Mr. Corwin-Mikke. Dziękuję bardzo. Pan Corwin-Mikke. Sytuacja w Wenezueli jest dobrym przykładem teorii, która mówi, że jak się zainstaluje socjalistów na Saharze, to po 20 latach po prostu zabraknie piasku. Problem polega na tym, że jedyną rzeczą, którą możemy zrobić w Wenezueli, to odnalezienie patriotycznego generała i wsparcie go moralnie, gdy będzie więził opozycję i innych i będzie robił to samo, co zmarły Pinochet w Chile. Za rok Wenezuela będzie znów najbogatszym krajem w Ameryce Łacińskiej. Dziękuję. Full of sand. No. I nie będzie pełna piasku.